Życie Jezusa było wyjątkowe i było to widać bardzo mocno po sposobie jego umierania. Bo kiedy został ukrzyżowany, czytamy u ewangelisty, lud stał i patrzył się. Jakby mieli takie przekonanie, że nastąpi jakiś cud, że coś się zadzieje, że to nie może się tak prosto i zwyczajnie skończyć. I chociaż mieli w sobie jakąś taką wiarę w nadzwyczajność, nic nie zrobili, pozostali w bezruchu. Tak, rzeczywiście grozi to każdemu z nas. Możemy uważać Boga jako kogoś bardzo ważnego w naszym życiu, ale stać i czekać, co się wydarzy, bo to On musi uczynić pierwszy ruch. No ja nie, ja będę tylko obserwował. Będę bacznym, ale tylko obserwatorem. Dlatego chciałbym, żebyś przełamał ten sposób myślenia i działania i postanowił jedną, chociaż małą rzecz, tylko i wyłącznie dla Boga. Żeby Mu powiedzieć, kocham Ciebie. To jest mój wyraz miłości względem tego, co Ty dla mnie zrobiłeś. I tego się trzymaj. Od teraz, od zaraz.